żeby sięgnąć po tryumf. Tomasz Niedzielski, który wrócił do boksu po dość długiej przerwie, zakończył, tak wspominaliśmy, Mistrzostwa Polski na drugim miejscu. Obserwowanego w meczu Polska-Szwecja właśnie. Niedzielskiego wracającego po tak długiej przerwie, to jedno głośne zwycięstwo nad Agitem Bilbe i to nas bardzo cieszyło, bo to bardzo wrócił do dobrym stylu. Tak, wrócił w dobrym stylu, wrócił pełen woli i chęci do tego, by kontynuować swą karierę. Ponadroczna przerwa Tomka Niedźwieckiego i liczymy na to, że będziemy go obserwować coraz częściej w ringu. No ładny nadychak Soczyńskiego, tak pochyla się do przodu, kiedy jest już blisko rywala. Ale jak na razie naprawdę dość bardzo bogaty repertuar ciosów po Soczyńskiego i ciosy i lewy prosty i funkcjonujący prawy sierpowy, teraz ten i prawy pokrótkowy i szuka gdzieś lewego nadu. A bardzo schematyczny jest w tych swoich poczynaniach jego rywal, jak my. Surowy jak tatar, jakby to powiedziała Krosbilka. No, tutaj takie dwa mocne uderzenia. No, chciał się przebić tym prawym sierpowym. A tutaj już w tej kategorii wagowej naprawdę wymowa ciosów jest bardzo duża. Końcówka pierwszego starcia. Runda wygrana przez Michała Soczyńskiego. No tu się można wywrócić czasem nawet poprzez gardę. No, były takie sytuacje, że naprawdę mocne uderzenie, teoretycznie amortyzowane gardą, a i tak policja organizmu jest bardzo nerwowa i elektryczna. Ja pamiętam, jak z tego czasu Przemek Szaryta wspominał swoje walki sparingowe z Władimirem Kliczko i jak opowiadał o tym, że kiedy sparował z Władimirem Kliczko, tak schował się za gardą, podwójną gardą mocno przyciągnął ramiona do tułowia, wówczas spokojnie można było to wytrzymać, czekać, zobaczyć ewentualnie. Natomiast w przypadku Witalia Kliczki, który nie ma, to czy trzymałeś gardę, czy nie trzymałeś gardę, bo nawet przez gardę bolało równie mocno, że to była właśnie taka niesamowita siła uderzenia, która powalała rywali przez gardę. A miał swoją drogą Saleta turecki akcent przecież w swojej karierze i walka o Mistrzostwo Europy z Sinanem Samilsamem. Niestety przegrana przez Saletę, przez techniczny knockout w siódmej rundzie. No, pamiętamy, w 2015 roku niestety Sinan Samilsam odszedł, tam dużo kłopotów zdrowotnych, między innymi niewydolność nerek i wątroby. Sinan Samilsam, kapitalna kariera, jak pamiętam, amatorska, on był mistrzem świata amatorów, a potem dwukrotnie sięgał po tytuł zawodowego mistrza Europy. Zresztą Turcy, już tak odchodząc troszeczkę od boksu olimpijskiego, mają generalnie sporo problemów, chociażby w boksie zawodowym, bo tam nie ma teraz takich pięściarzy, którzy w jakiś sposób by porywali tłumy. W zasadzie od kiedy Ahmet Oner, promotor boksu zawodowego, trochę się z tego boksu wycofał, od wtedy zaczęły się spore kłopoty Turków i w tym momencie nie widać tam jakiejś potencjalnej gwiazdy, która... No, jeżeli chodzi o gwiazdy, to faktycznie taki superstar gwiazdy, która świeci bardzo, bardzo ładnie na dół. Przed momentem prawy. O, i po raz kolejny kopia tej samej akcji. I poczuł, że zjechały tam ręce u tureckiego pięściarza. No to jest Avni Dvirin, aktualnie posiadacz WBC International w kategorii super średniej. Ciekawie, 7 lipca zapowiada się walka Hizniego Altunkai w kategorii w Cruiser. Tak, z Bejbutem Szumenowym, ale to jest swoją drogą komedia, że oni już oświata. Przecież Altunkaje bardzo boleśnie Krzysztof Głowacki skończył przed czasem, gdzie że na tle Głowackiego to Altunkaja nie miał żadnego argumentu, więc nie wiem, jakim prawem ktoś taki boksuje o mistrzostwo świata, ale to już jest niestety polityka tego boksu zawodowego, która czasem takie paradoksy potrafi akceptować. Oj, trafiony teraz bardzo mocne uderzenie, tak jest! I odczuł boleśnie Genkan Jagmur siłę uderzeń Michała Soczyńskiego. No i chyba nie będzie chciał boksować, przynajmniej tak kiwa głową do narożnika, będzie kontynuował, tak, żeby nie, bo już tutaj narożnik z ręcznikiem się podnosił, tymczasem minuta do końca, kapitalny prawy podwrótkowy i wszedł ten cios, idealnie Michałowi Soczyńskiemu. Nie ma argumentów, nie ma pomysłu i za moment albo będzie staranowany. Albo, jak patrzę, jest trzymany ręcznik w narożniku przez trenera. No wykorzysta ten Bierzyński, bo to jest jeszcze 50 sekund. No teraz ruszył w takim naprawdę bezpardonowym ataku Turek, bo wie, co za moment się wydarzy, jeżeli zostawi miejsce Soczyńskiemu. No w tym szaleństwie jest metoda, jak się okazuje, no. Ale złapać, przytrzymać, ukraść parę sekund, wziąć kilka głębokich oddechów, schować się za podwójną gardą. I teraz, jeżeli będzie możliwość podskoczyć, znowu przyskliczować. Położyć się, powiesić na rywalu. No, wszyscy już wraz nawet z trenerem byli przekonani, że nic z tego nie będzie, że za moment po prostu zostanie poddany. Dał sygnał, że chce dalej walczyć i wszystko.
wszystko wskazuje na to, że przetrwa. Ale ten drugą rundę. Trener bardzo czujnie już stał z ręcznikiem, podszedł na wysokości, na poziom ringu, teraz znowu zahaczony takim lewym sierpowym. No i to na skroń, to jest bardzo niebezpieczny cios, bo on za moment może dać o sobie znać. Oj, w ostatniej sekundzie jeszcze wyprowadził bezpośredni prawy i wytrzymał do końca drugiego starcia turecki pięściarz. Koniec walki będzie. Zdejmuje rękawice, trener nie chce tutaj dopuścić do potencjalnie ciężkiego nokautu, bo faktycznie nie jest sobą w tym momencie już jak Muri. I szkoda zdrowia tego młodego zawodnika, Soczyński. To by grało przyjemniej. Już jest. Też bez zagrożenia właściwie. Tak, nie będzie trzeciego starcia. Zdjęte rękawice u tureckiego pięściarza. Takiego meczu międzynarodowego, który zakończyłby się wynikiem ewentualnie 22-0. Bo przecież taką szansę będzie miał Adam Kulik z tej najcięższej kategorii wagowej. Tylko ambicją Gęciana Jagdyra było dotrwanie do końca drugiej rundy. I mu się to udało i dotrwał do końca. Wytrzymał te mocne ciosy.